tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. W połowie września ruszają rozgrywki grupy D pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Zespół KSSPR Końskie rozpoczął już przygotowania. Wiemy, jak wyglądają treningi koneckich szczypiornistów i jakie zmiany zaszły w drużynie. Od pierwszego chłopcy trenowali indywidualnie przez 3 dni czy 4. To były już tam zajęcia na siłowni i w terenie. Od 5 sierpnia zaczęliśmy to już na miejscu. To też były biegowe zajęcia na treningi na stadionie i w lesie i plus siłownia. W najbliższym czasie drużyna rozegra sparingi przygotowujące do sezonu. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w sobotę 24 sierpnia w Warszawie. Tydzień później zawodnicy KSSPR będą grać w Zawierciu. Natomiast 6 września na hali sportowej przy ulicy Stońskiego w Końskich nasi szczypiorniści podejmą warszawiankę. Okres letni to często czas zmian. Zapytaliśmy więc trenera Arkadiusza Bąka, kto odszedł z zespołu, a kto dołączył. Odszedł Kuba Janus do Mielca, do Ligi Centralnej. Odszedł Kacper Rożnowski, który wyjechał do pracy do Warszawy i odszedł Krzysiek Markowski do Kielc. Doszedł środkowy Filip Draguła, który pochodzi z Mielca, grał w tam poprzednim sezonie w Wiśle Sandomierz. I doszedł Kacper Olczyk, który grał, trenował w Iwej, był juniorem, jest reprezentantem Polski juniorów, leworęczny zawodnik skrzydłowy. Zmiany zaszły też wśród drużyn, które składają się na grupę D pierwszej ligi mężczyzn. To się cały czas zmienia, można powiedzieć, bo miało być początkowo 14 zespołów. Ale z tego, co doszły już do nas dzisiaj informacje, też wcześniej dziś wycofał się Sandomierz, Wisła, i wycofał się wcześniej Vive. To chyba tam z powodów organizacyjno-finansowych, także. I zostanie 12 chyba prawdopodobnie zespołów. W sezonie zespół KSSPR Końskie czekają m.in. mecze wyjazdowe. Najdalsze punkty, w których zagrają konie w tej rundzie, to Przemyśl i Oława. Oba miasta oddalone są od Końskich o około 300 km. Rozgrywki pierwszej ligi startują 14 września, natomiast KSSPR pauzuje w pierwszej kolejce. Nasi szczypiorniści rozpoczną sezon 21 września meczem wyjazdowym z zespołem Unimetal Recycling MTS Chrzanów. Zaczynamy tydzień później, bo niestety zespół z Kielc z Dwiwe drugi się wycofał, i zaczynamy 21 meczem wyjazdowym w Chrzanowie. Serdecznie zapraszam kibiców wszystkich na mecze i mam nadzieję, że tu dostarczymy jak zwykle niezapomnianych wrażeń i dużo emocji. No i że chłopcy w tym takim swoim zawsze jakimś poziomem dostarczą wiele radości kibicom. Natomiast na hali sportowej w Końskich przy ulicy Stoińskiego KSSPR Końskie zagra 28 września. Wtedy konie podejmą drużynę AK Moto Jelcz Oława.